Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze zaraz będę to miał i mam! Jakie długie! Czekaj, jak to się otwiera? O, tak? A, to zabezpieczenie. O, zaraz to będę miał, ale to jest długie! Rozwijamy, 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 zaraz to będzie, jest! Smilandia! I to jest mój nowy plakat Smilandia, wraz z moimi przyjaciółmi, z całą moją wioską! Taki fajny plakat jest dostępny na moim sklepie, smilesokruka.pl, wpadajcie! Jest, mamy go! Przywiązaliśmy go w poprzednim filmie. Jeśli oglądaliście mój poprzedni filmik na moim kanale Smileslow, to złapaliśmy prześladowcę, który nas codziennie śledził, robił bardzo złe, dziwne rzeczy, aż nam się udało zrobić pułapkę i go przywiązać. Haha, jesteś nasz, i co? Już nie uciekniesz. Dlatego, że mamy właśnie z moją ekipą, jest Alek, jest oczywiście Patty. Patty tutaj jest Pimpek, tak. Mamy go przywiązane i teraz musimy się dowiedzieć, gdzie jest mój brat, gdzie jest Sebek, który został porwany właśnie przez niego. Około 2 tygodnie temu zniknął mój brat, został porwany. I teraz prześladowco, mów, gdzie jest Sebek? Mów, pokazuj. Znaczy, on nie mówi, no to napisz. Pokaż, pokazuje, okej. Wchodzi do środka, tam gdzie jest ciemno, tam gdzie są lasery. I właśnie tutaj musimy go pójść poszukać. Będzie się działo, ale mamy kamery Noctowizji i możemy widzieć właśnie w ciemności. Będziemy widzieć wszystkie bloki, będziemy wszystko widzieć. O, Alek się właśnie tak pali, ale gdy wyłączymy kamerę, no to widzimy się normalnie. Kamera jest po to, żebyśmy widzieli lepiej w ciemności. No to zobaczymy, czy nam się uda, ale patrzcie, co on nam zrobił. Tu są zdjęcia! Zdjęcia Sebka! Moje Patty, królowej koleżanki Livii. Nawet ja tam jestem. Livia nawet jest i Alek. On pokazał zdjęcia. On robi nam zdjęcia w tajemnicy. Zbiera o nas informacje, zdjęcia. On jest powalony, więc my musimy teraz... gdzie on jest? A, dobra, stoi, już myślałem, że uciekł. Jest, musimy go pilnować. Więc teraz co? Idziemy, szukamy Sebka, oglądajcie, co z mojego końca będzie się działo. Dobra, no to co? Wchodzimy w takim razie. Lepiej włączyć. Ty, przysiadowca, idziesz pierwszy. Słyszysz? Ej, a Patty i... Pimpek, tak. Smileslow Team! Jaką mam czapkę? Patrzcie, Pimpek ma taką właśnie czapkę Smileslow Team i też możecie mieć właśnie na moich sklepach. Są takie fajne czapki, mogę wam pokazać. One są, o, tutaj! Takie z emblematem 3D i też są haftowanym napisem. Wpadajcie, zobaczyć fajne czapki, czekają na was na smileslow.pl. Dobra, a teraz przechodzimy i wy musicie, wy, Patrycja i tak? Pimpek, zostać tutaj. Nie idziecie z nami, bo się boimy o was. Dziewczyny nie idą i Pimpek, ty jesteś kotem, więc też się boimy, zostajecie tutaj. Dobra, ja zostanę z kotkiem, a my idziemy z prześladowcą tam do początku. Prawdziwi faceci idą do przodu. Tak, my idziemy, jak faceci coś idą. Będę nasłuchiwać. Dobra, to zamykamy drzwi, zamknijcie może drzwi, okej. Okay. One zostają, dziewczyny powodzenia, zostają. Powodzenia, znajdźcie Sejpka, czekamy tu. Dobra, tak będziecie jest. Czekać. Okej, okay, no to co, idziemy, prześladowco, rura do przodu, skaczesz jako pierwszy. Ale już, dobra, idziemy za nim, przeskakujemy, hops. To ty pierwszy, Smileslow, dobra, raz tutaj idę, dobra. A, wpadł, ja słaniam tyły. Wpadł, o, wyszedł, dobra, XD. Nie mógł wskoczyć, XD. No dawaj, prześladowco, skacz, raz, dwa, trzy, skaczemy. A tutaj przechodzimy, teraz tu. Dobra, musimy iść za nim. Uważajmy na dole, co tu jest na dole? Nic nie widzę, jest czarno, dobra. Będę używał noktowizji, żeby lepiej widzieć. Jakiś olej, co to jest? Olej jakiś, nie wiem, co to jest. Dobra, mamy lasery, ciemne, o nie. To takie są lasery, patrzcie, są lasery czerwone, musimy je ominąć. Ty na mnie uciekaj, ja wszystko będę widział w ciemności, ja widzę prześladowcę. Widzimy cię. Dobra, a ja też widzę, wiecie co ja widzę czerwonego? O, co to jest? Ej, ej, ja wiem, co to jest. Subskrypcja czerwona! Nawalajcie subika teraz! Kto pierwszy jest raz na moim kanale, albo jak jesteście drugi, no to pamiętajcie o subskrypcji, tym czerwonym przycisku, który możecie walnąć! Walnijcie go! Wbijamy 2 miliony. Na 2 miliony będzie moja piosenka, będzie spotkanie, będzie event, będzie koncert i nowa kolekcja. Dużo rzeczy, no 5 nowych rzeczy. Warto subskrybować, żebyście widzieli i mieli. Dobra, a my idziemy do... Aj, też pamiętajcie o... Czekaj, coś wam pokażę. W tym kubku coś się znajduje. Pokażę wam co. Uwaga! Patrzcie! A, łapeczka! Łapeczka w górę. Kliknijcie też łapeczkę. Dobra, a teraz możemy iść. Teraz idziemy, zasuwamy za prześladowcą. Ups, uważaj na lasery, żeby się dałeś nie pociąć. Smileslow. Gdzie jesteś, Alek? A tutaj jestem przede mną. Przed tobą. A, nie widziałem cię, muszę noktowizję odpalać. Dobra, teraz umijamy lasery. Szukamy Sebka, mam nadzieję, że dzisiaj go znajdzie! Padłem! O nie! Teraz będę musiał iść od nowa! O nie! Czemu padłem? Alek, to ty! Czemu ja? Dostajesz bana! Za co? Alek do bana! Piszcie widzowie, Alek ma bana! Czemu? Krzywdę wam serduszko.
O dobra, już jestem z powrotem, dobra, pojawiłem się z powrotem i jesteśmy, idziemy dalej. Musiałem tu niestety dojść, ale mieliście cięcie. Wróciłem tu z powrotem, przeszadowca, gdzie jest? Czekaj, nie w tą stronę idę, kurde. W tą stronę trzeba iść, okej, okay, omijam lasery. A muszę, czekaj, zjem sobie złote jabłko, żebym lepiej nie padł. Dobra, omijamy lasery drugi. Gdzie on jest? O, stoi tu przeszadowca. On tu czeka na nas. O nie, co tam jest? O, to coś jakiegoś migającego, nie chciałbym tam wpaść. Jakiś płyn. To lawa. To lawa jest, lawa, niebieska taka się zrobiła. Na noktowizji zrobiła się niebieska, bo noktowiza tak pokazuje. Dobra, musimy skakać. Okej, skaczemy, on już pobiegł. Skaczemy! Teraz tu skaczemy, dobra, teraz tu już nie wpadnij do lawy, bo to lawa, to nie jest woda. To nie jest na pewno woda. Przeszadowca, i co on robi? Oj, co jest? Jak on tu wskoczył? Jakoś dziwacznie on leciał. Dobra, teraz tu przeskakuje, teraz tu, hops, na lewo. No wiesz, to jest jego tunel, to jakiś pewnie asy w rękawie ma. Dobra, teraz tu. Okay. Ale tu mega ciemno, no cały czas trzeba chodzić na noktowizji, no wtedy lepiej widzimy, bo tak, o nie, co to jest? Fuj, co to zielonego? O fuj, coś zielonego wleciliśmy. Co ty wpadłeś? Co to jest? Nie, to tragedia, ja coś wpadłem, nie wiem w co. O fu. No to jest, a woda, dobra, XD. A to woda jest. To woda. Ej, masz pochodnie może jakieś, byśmy może coś oświetlili? Pochodnie? No mam pochodnie, czekaj. Może pochodnie byśmy tu włączyli, coś tutaj jest. O nie, pajęczyny, jakie wielkie. Jaka wielka pajęczyna. O nie, ktoś tu leży! O, co to jest? Ej, to przyszadowca pewnie zrobił. Przyszadowca, co tu jest? On tam idzie. A nie uciekaj nam. Nie od tej mały jeden, nie uciekaj. Ja ci do... Ktoś tu znowu leży. Ej, dobra, to jest mega dziwne. Tu jakieś kościotrupy leżą. To jakieś wielkie pajęczyny. A jedziemy dalej. No, to jest mega creepy. O, on idzie tam, idzie tam. Widzę go. Zasuwamy za nim, szybko biegniemy. A teraz z tej strony. Hops, przeskakujemy, znowu lawa, jest znowu lawa, omijamy lawę, jest, udało się, dobra, idziemy teraz dalej, co tu teraz, są jakieś, czekaj, stój, przeszadowco, a gdzie on nas tutaj zaprowadził, gdzie my tu wchodzimy, jest jakiś las, ej, dookoła jest dużo trawy, o nie, ja lasu nie lubię, a prześladowca lubi las, on lubi las właśnie. No to jest mega podejrzane. Po bokach mamy jeszcze jakieś tutaj właśnie postawione rośliny. To jakaś dekoracja jest pewnie. Ej, czemu jesteśmy nagle w lesie? I to jest pomieszczenie składające się z lasu. Czekaj, ja włączę kamerę. Okej, włączyłem jasność. Sprawdźmy to. Mamy jakieś drzwi, ale ich nie da rady otworzyć. Zamknięte są. O nie, nie możemy przejść. Przyszedowcy, otwieraj to! Nie może... Co to jest? Koleś, otwieraj, ja nie. O kiwał go, że nie? O co tu chodzi? Czekaj. Ej, coś widzę! Coś tu się kryje za tym? Co tu jest poważnie? Ej, co tam widzisz? Ej, coś tu jest za tymi liściami! O nie, to może być po... O nie, to pułapka! Uważaj, to pułapka! Alek, to pułapka, to pułapka! To pułapka, tu są jakieś potwory! Tu są jakieś potwory, o nie! To jest pułapka, on uwalnia pułapka, on nie uwalnia potwory! Ała, on uwalnił pułapka! To gdzie jesteś? Ja ci ratuję! Musimy, dawaj ich! Czekaj, biorę jakąś różdżkę, musimy ich teraz rozwalić! Ała, dostaję! No macie, padajcie! Płoncie! Coś tu użył! Jest, użyłem ognia, mam różdżkę i mogę ich nawalać. Z poprzedniego filmu widzowie mam to. Lody, z ognia! Padaj ty! O mąż, ty potworze, nawalam niego! Dobra, dostaję, padaj! Pomogę ci! Z lodu go! O mas, różdżki! O nie, ich jest bardzo dużo! Ała, płonę! Muszę wziąć złote jabłko, co tu się wyczynia, proszę państwa! Mamy jakieś pomagam potwory! Ci. Czekaj, wezmę jeszcze! Pieczyć ognia! A masz, czekaj! Robię! Ja ich zamrażam! Masz, dostali z ognia, dostali! Dobrze, zamrażaj! Czekaj! O, mnie biją! Bardzo mocno mnie biją! Ja ich zamrażam! Dostali z pieczęciu ognia, dobra, padają! Jak są w pieczęci, dobra? Też w ogóle wpadłem. Oj, co tu się dzieje, proszę państwa, jak tu nawalają? Te potwory mnie biją mega mocno. O, podajcie! Rozwalimy was, za dużo ognia tu jest, za dużo ognia. Biorę miecz. A masz tu, chodź tu, gościu. Rozwalecie, za dużo tu się dzieje, weź ten ogień. O, masz, dobra, dostał. A masz, dostał kolejny. Rozwaliliśmy. Palą się. Dobra, padli, okej. Nie, kolejny mnie tu bije, dostał strzała. Leżą, okej. Tu jeszcze kolejny jest, co to jest? Golem idzie. Jakiś golem tu nawala, a masz ty golemie! Rozwaliłem golema, dobra. On coś nawala z góry, co tu się pojawiło? Bo słuchajcie, my używamy pewnych różdżek. Te animacje, które widzieliście, ogień, to są różdżki. My, Alek je wziął z chaty, mieliśmy takie kiedyś do obrony i je teraz używamy jak coś. Dobra, tak. Okej, udało się. I teraz, gdzie jest prześladowca? Prześladowco, gdzie jesteś? Daj ten ogień trzeba, ogień. Gasić, ogień. A, podpaliłem się. Ale bije ten ogień, trzeba go ugasić, gdzie on jest, prześladowca? Daj nam dźwignię! Nie, gdzie się schować musiał. Gdzie on jest? On gdzieś się schował. Prześladowco, poważny! O jest, widzę go, tu jest! Chodź tu, co ty nam zrobiłeś? To była pułapka, ty dziadzie jeden, nabrałeś nas. Otwieraj drzwi, ale już powiedziałem. Masz otworzyć tam drzwi. To wszystko była zasadzka jedna wielka. Bo się pogniewamy zaraz. Zaraz dostaniesz od nas, łomot będzie. Otwieraj to, no powiedziałem. Właśnie, otwieraj. O, czekaj, o, dał dźwignię, dobra, otwieraj. Idziemy dalej, ale już, idziemy, powiedziałem. Pierwszy wchodzi. Do przodu.
No, dobrze, że przeżyliśmy. Daliśmy radę po prostu, no. To są jego sztuczki przechytrzłe. Otwieram, patrzę. Co to są? Się zamknęły. O nie, to są TNT! Serio, drzwi się zamknęły? No. Nie możemy już wyjść. O nie, tylko nie to. Ej, patrz to. O ile tu jest mnóstwo TNT, weź postaw pochodnie. Tu są same TNT, to pułapka. Co ty nam chcesz zrobić? Myślisz, że wybuchniemy? Oszalałeś? Co ty nam tutaj robisz za jakieś igraszki nam tu? Weź postaw pochodnie, bo słabo widać dosłownie. A wy widzowie możecie też wejść po moje bryloki fajne. Patrzcie, mam na sklepie bryloki Shiby, mam kotka, mam też frisbee, piłkę. W prawdziwym życiu są te też rzeczy, możecie sobie rzucić, bo też mam frisbee do rzucania. Na moim sklepie wiele rzeczy jest na smastor.pl. Zapraszam, pierwszania w opisie. Dobra, a i nowy plakat jest. Dobra, co to są za TNT? Ej, można je rozwalić, patrz ile tego jest! O, jacie. Ej, mnóstwo tego jest. Mnóstwo TNT, co on tu nam chce zrobić? Przodowco, idziesz pierwszy, rozwalaj to, idziesz pierwszy, jak ty wybuchniesz. No właśnie, masz pierwszy, prowadź. Ale już, idziesz pierwszy, dobra. Co on tutaj będzie robił? Patrz, on wchodzi. Rozwalamy te TNT, ile mnóstwo TNT jest? Bardzo dużo tego TNT jest. O, ale co on tu postawił, jakby to wybuchło, to by rozwaliło wszystko wokół. No, to czyli ja muszę tutaj pochodnie postawić w środku. Nie, nie, pochodnie nie stawiaj, nie, ej, co ty robisz, kurde? Pochodnie. Temu, jasno będzie. Nie, bo tu jeszcze wybuchnie, co ty Alek robisz, idziemy dalej. A no w sumie. Idziemy dalej, czekaj, tu są jakieś, uważaj, pułapki kolejne. Tu są jakieś moby. Wyskakuję. Tu pochodnie postaw. Tu są jakieś wilki z czerwonymi oczami. O, masz ty wilku, rozwalę cię, mam wielki miecz. Rozwalę cię z wielkiego miecza. Dobra, dostał jeden, padł. Nitki mnie nie powstrzyma, bo mam wielki miecz. O, masz ty kolejny. Dawaj. Dawaj, pochodnie stawię. O, masz kolejny, ole biją. Mocno rozwaliłem ich, dobra, easy. Patrzcie, mam wielki miecz, też ja miałem przygotowany wcześniej na prześladowcę, więc idziesz z nami. Idź do przodu, przodu, przodem, prześladowca, cały czas, ale już. A kolejny, rozwalamy kolejnego. Rozwalaj go. Dzięki tym pochodniom, które dajesz, to wtedy więcej widzimy, nie? Dobra, idziemy ja dalej. Wiem, ja pomagam nam. Dobra, mamy teraz, ej, coś się pojawiło. Ej, coś mamy u góry, patrzcie. Co to za napis? Boss prześladowcy? Prześladowcy. Ej, mamy normalnie boss prześladowcy u góry, pojawiło się życie, czyli boss. Boss to jest ktoś, kto jest taki wielki, potężny. To może być kolejna pułapka. O nie, na masakra. Ej, bo prześladowca nam zniknął. Ej, przyzniknął. Ej, gdzie jesteś, prześladowco? O nie, prawie bym spadł, uważaj, tu są te, jak to się mówi, maty, które wciągają, jak na bieżni. Bieżnia. No, on przyszedł tam. Ej, prześladowco, stój. A teraz tutaj zasuwamy, dobra, żeby tylko nie wpaść, uciek, dawaj szybko. O nie, ucieka nam. Dobra, szybko zasuwamy. Żeby tylko nie wpaść tutaj. Ja to spróbuję przeskoczyć. Ja przeskoczyłem, lol, ale zrobiłem ja to. Też. Widziałeś to? Biegnę. Wziąłem. Dobra, teraz tutaj zasuwam, idę. Szybko biegnę. Skoczę. Dobra, teraz tak przechodzę, teraz tu zasuwamy. Dobra, idę już po ciebie, ale on ma tu przygotowane różne pułapki i prowadzi nas po prostu do sepka. Ciekawe, czy on będzie na końcu, nasz najlepszy przyjaciel, mój brat. Dobra, przyjaciel Alka. I przeskakujemy, jestem! To jest mój najlepszy, ile złota tu! Ej, ile diamentów masz, kilofa? Ale byśmy wykopali, tylko ja nie mam kilofa. Patrz, ile diamentów tu. No, ale nie ma czasu kopać, musimy po sepka iść. Szybko tutaj biegniemy. Dawaj, przyszedowcy, do przodu, ale już, do przodu. Raz, dwa, trzy. Teraz musimy tu przejść. Uważaj, na dole nic nie ma. Tam nic nie ma po prostu. Dobra, jestem. Tam jest, ej, tam gdzie Shiba wcześniej wypadł. Uważaj, żeby tylko nie spaść nie na dół. Wpadnijmy. No, nie spadnijmy na dół, bo wypadniemy z świata, wtedy to już po nas będzie. Teraz tutaj, hops, teraz tu, dobrze przechodzę, teraz tu. O, idealnie przyszedłem, jesteśmy. O nie, woda teraz, musimy do wody iść. Ile diamentów tu jest? Mnóstwo diamentów. Kupujemy, nie? Ej, ale nie mamy kilofa, mnóstwo diamentów tu jest, czekaj, nic nie widzę, kurde, muszę odpalić kamerkę, dobra, on tu idzie, płynie, dobra, płyniemy za nim cały czas. Ile tu jest dosłownie, wow, co tu się pojawiło, mamy dosłownie dużo diamentów po bokach, ale nie mamy czasu na ich kopanie, dlatego, że idziemy za prześladowcą. Zasuwamy, ciekawe, o, wychodzimy, wyszliśmy. I teraz patrzymy, wielki boss to jest! I... Ej, Sepek! Sepek! Jest tam Sepek! Widzę Sepka! Przyjaciel! Widzę Sepka, widzicie? Jest tam Sepek! Przywiązany jest Sepek! Ej, widzimy go po raz pierwszy od dwóch tygodni, Sepka! Ej, kto go widzi, to klika łapeczkę w górę, kliknijcie łapeczkę w górę teraz! Co jest? On nie przyszedł! Boss podszedł, dobra, wstaje pochodnie i nawalamy go, pochodnie, a masz, padaj! To jest wielki boss! O nie, mamy poważny problem, mamy duży problem. Zostawmy pochodnie, patrzcie, Sebek uwięziony, to Sebek! Przykuty, on Sebek jest! Udało się! Teraz cię uratujemy, tylko musimy pokonać tego przyszedł.
wykradowcę tego bossa. A masz. Co o, tu się dzieje? Zamroziłem go. Zamroziłeś go, dobra, super. Jest zamrożony, zamrożony został. I dawaj go teraz. Dawalamy go, dawalamy go. A masz. Płoń ty. Dowala w niego, ale go zamroziłeś. Co ty mu zrobiłeś? Teraz ognia. O nie, nie chcę teraz przez to się odmrozić. Nawala w niego! Czekaj, to trzeba rozwalić. Rozwalam, rozwalam, rozwalam. O nie, teraz o, jest potem, teraz ognia! On ma dużo życia, mnóstwo życia on ma. Pieczęć ognia! Stawiam, o nie, bije. Dawaj. Weź go, przechycz go, ja będę go nawalał. Go. Weź go, bierz go, bierz go, bierz go, bo dostałem dużo. Mam bardzo dużo. Jego prądem bije. Jego prądem, dobra. Nawalamy w niego, a masz! Gradobicie! Nawalam. Co tu się dzieje, proszę bardzo? Ładunek lodu! Ładu, ja dostałem, uważaj, ja dostałem! Uważaj, uciekaj! A ma, z lodu, lodu go nawalamy! Dostaję, patrzcie! Pum! Ale mocno dostaje! Z lodu dostaje teraz! Leci lód! Ale dostaje strzały, ale on ma bardzo dużo życia. On nie chce paść dosłownie. Pum! Co się dzieje, widziałeś to? Prąd falasu! Dostał z lasu, dobra? On jest bardzo potężny, musimy go bić jeszcze mocniej, Alek, dawaj, wchodzimy w niego! O, masz! Tak, wchodzimy, dobra. Bijemy go, padaj ty! Jeszcze kawałek, jeszcze połowę. Go ogniem. Jeszcze większa połowa. Z całej siły go bije. Nie we mnie, kurde! Nie we mnie, nie we mnie. Połowa życia jeszcze! Połowa życia jeszcze, jeszcze tylko połowa, jeszcze połowa. Dostaje mocno, tak? We dwójkę, rozwalimy go. Ale on jest ciężki, naprawdę, on jest bardzo ciężki ten boss. Jak go my go bijemy. Wszyscy razem! Wszyscy razem, to jest ten moment! A masz! Dostaje! Rozwaliliśmy go! Yeah! Było mega ciężko. A teraz ratujemy Sepka, tylko ten ogień gasimy, ogień. Wyśladowco, ściągaj go, ale już! Ściągaj mojego brata z tych łańcuchów! Ściągaj go, bo podchodzi, patrzcie. Bierze go chyba. Ściągaj go z tych łańcuchów, powiedziałem, bo inaczej... O, zabrał go. Ej, co jest gane? Ej, ucieka ze Sepkiem! Ucieka ze Sepkiem, ścigaj go! Alek, ucieka, nie!